Leo Messi kontuzjowany i nie poleci razem z FC Barceloną do USA na spotkania z Napoli. A włoskie media krytykują AC Milan i pokazują błędy Krzysztofa Piątka. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat Sané, który już niedługo ma być ogłoszony piłkarzem Bayernu Monachium. James Rodriguez 15 sierpnia zostanie piłkarzem Napoli, o najdroższym obrońcy w historii futbolu, Harry Maguire czerwonym diabłem oraz Mario Mandzukic może regularnie grać na Old Trafford. 9 tysięcy łapek w górę pod ostatnim filmem, po prostu mega dziękuję, ja już dziś o nic nie proszę, ale dla Was mam do wygrania taką piłkę. Wyniki pojawią się już w kolejnym filmie. Aby ją zdobyć, musicie subskrybować nasz kanał, oczywiście z dzwoneczkiem, a w komentarzu napisać gotowe, dzięki czemu będę mógł wylosować zwycięzcę. Powodzenia! Wpadajcie też na kanał Obstawiamy. Tam organizowany jest konkurs cyperski i naprawdę warto się nim zainteresować. Link do filmu macie w karcie u góry ekranu oraz w opisie tego filmu. Nagrody też bardzo fajne, bo do zdobycia będzie konsola Xbox One. Zachęcam, aby się z tym zapoznać i zapraszam do oglądania. Jednak zaczniemy od wczorajszego spotkania Huddersfield z Derby County. W tym meczu w bramce gospodarzy wystąpił Kamil Grabara. W 22 minucie Polak zaliczył wpadkę, która skutkowała utratą gola. Nie zrozumiał się z kolegą z obrony i źle wybił piłkę wprost pod nogi rywala. Zobaczcie sami. Ostatecznie Huddersfield przegrało 2-1. Leo Messi ostatnio naprawdę nie ma szczęścia. Najpierw problemy na Copa America, wyrzucenie z boiska, kara za słowa po meczu z Brazylią, musiał nawet przepraszać działaczy Południowoamerykańskiej Federacji Piłkarskiej, a teraz po wakacjach i powrocie do FC Barcelony nabawił się kontuzji. Doszło do niej podczas treningu. Messi w pewnym momencie poczuł ból w prawej nodze. Prawdopodobnie jest to uraz mięśniowy i jeszcze nie wiadomo, ile potrwa jego rekonwalescencja. Jednak jedno jest pewne i zabraknie go w dwóch najbliższych meczach FC Barcelony. Duma Katalonii udaje się do USA, gdzie dwukrotnie zmierzą się z Napoli. Messi za to pozostanie w Barcelonie, gdzie będzie dochodził do siebie. Prawdopodobnie do treningów wróci za około 7, maksymalnie 14 dni, a przynajmniej takie informacje podają media. Jednak jak podaje oficjalna strona klubu, kontuzja nie jest poważna i kibice nie muszą się o nic martwić. Tak po całej sytuacji powiedział Leo Messi. Chciałem zacząć presezon, ale niestety pojawił się problem, przez który nie będę mógł grać przez krótki czas. Dziękuję wszystkim za wiadomości. Chciałem być z osobami, które nam kibicują. Nie uda się, ale zobaczymy się wkrótce. Każdy wie, że ma wielkie ambicje i tym razem również to udowodnił. Tak powiedział po spotkaniu z Arsenalem. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli dziś na stadion, a także tym, którzy zawsze nas śledzą. Jedynym sposobem na odniesienie sukcesu jest wspólna walka. Niech nikt nie ma wątpliwości, w tym sezonie znowu będziemy walczyć o wszystko. Transfer Leroya Sané do Bayernu Monachium wczoraj stanął pod wielkim znakiem zapytania. Podczas meczu o tarczę wspólnoty pomiędzy Manchesterem City a Liverpoolem, Niemiec padł na murawę trzymając się za kolano już zaledwie po 8 minutach gry. Kontuzja wyglądała groźnie i nie obyło się bez pomocy lekarza. Sané próbował jeszcze kontynuować grę, ale ostatecznie musiał opuścić boisko po zaledwie 13 minutach. Pep Guardiola wolał nie ryzykować pogłębieniem kontuzji i w jego miejsce wpuścił do boju Gabriela Jesusa. Jeszcze przed zakończeniem spotkania, kiedy to nie było dokładnie wiadomo, co stało się Sané, angielskie media podały informację, że na pewno pozostanie w Manchester City, ale dokładnie była to jedna wielka bujda wyssana z palca. Po meczu okazało się, że kontuzja wcale nie jest poważna, a sam Sané porusza się bez większych problemów, a to oznacza, że jego przenosiny do Bayernu wciąż są realne. Jeśli stanie się to faktem, to Bayern Monachium pobije swój rekord transferowy, bowiem zapłacili za niego 110 milionów euro. A jeszcze niedawno Karl-Heinz Rummenigge krytykował działaczy FC Barcelony za transfer Antoana Griezmana, że płacenie takich pieniędzy za transfer i takie tygodniówki piłkarzowi psuje rynek i oni nigdy jako Bayern Monachium nie będą w tym uczestniczyć. Jednak po odejściu Franka Ribery'ego oraz Ariana Robena są tak zdesperowani, że po prostu muszą go kupić. Ale jeżeli ostatecznie im się to nie uda, to będą mieli do dyspozycji tylko dwóch skrzydłowych, co na cały sezon na pewno nie wystarczy i o wygranie Bundesligi będzie niezwykle ciężko. Już w meczu o Superpuchar Niemiec Borussia Dortmund pokazała, że liczy na wiele w tym sezonie i jest w stanie sięgnąć nawet po zwycięstwo w lidze. Angielskie media podają, że transfer Sané zostanie ogłoszony już w najbliższych dniach, a France Football podaje, że stanie się to do końca tego tygodnia. Tak więc czekamy na oficjalne informacje.
za 3 dni wyniki konkursu na konsolę PlayStation 4. Aby ją wygrać, zresztą tyle razy już to mówiłem, macie to w opisie tego filmu, tam wszystko znajdziecie. Gra Football Team to polska gra piłkarska przeglądarkowa i możecie tam zagrać razem ze mną, więc gorąco zachęcam. W linku macie też link do rejestracji, a jeżeli z niego skorzystacie, dostaniecie 200 energii na start, dzięki czemu szybciej rozwiniecie swojego piłkarza. Włoskie media po rozegraniu sezonu przygotowawczego przez AC Milan postanowili podsumować pierwsze tygodnie nowego trenera. Gianpaolo trafił do Milanu z Sampdorii, gdzie był trenerem m.in. Carola Linettego. Media bardzo ostrożnie podchodziły do wymiany trenera i tego, co może on osiągnąć z AC Milanem. Szczególnie wytykają odcięcie Krzysztofa Piątka od reszty drużyny. Jest kryty przez rywali, przez co nie dostaje w ogóle podań. Taki napastnik jest nieskuteczny. To jest pierwszy zarzut w stronę Gianpaolo. Jednak nie oberwało się samemu trenerowi, ale także Piątkowi. La Gazzetta dello Sport pisze, że Polaka dopadł kryzys. Pod adresem Piątka padło dużo cierpkich słów po spotkaniu z Manchesterem United. Defensorzy Czerwonych Diabłów bardzo dobrze sobie radzili z Polakiem i on był kompletnie niewidoczny. Tylko chyba raz miał dobrą okazję, gdzie próbował przylobować Davida De Gea, ale Hiszpan odczytał jego intencje i wyłapał piłkę. Włoskie media oceniły jego występ bardzo surowo. Nagłówki głosiły, że był najgorszym piłkarzem na boisku. Być może jest to spowodowane przez zmianę numeru i klątwa dziewiątki trwa w najlepsze. Jednak ja myślę, że musimy poczekać na pierwsze mecze Serie A i dopiero wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. James Rodriguez wciąż pozostaje piłkarzem Realu Madryt. Mówiło się, że Atletico Madryt jest nim zainteresowane, ale po ostatnich słowach prezesa tego klubu stało się jasne, że go nie kupią. James: nasza drużyna jest mocna i uważamy, że będziemy konkurencyjni w każdych rozgrywkach, w jakich zagramy. Kadra Atletico jest zamknięta. W futbolu jednak nie wiadomo, co wydarzy się jutro. Dziś mogę powiedzieć tyle, że jesteśmy mocni i że nasza ekipa jest gotowa. Włoskie media podają jednak informację, że Aurelio De Laurentiis, czyli prezes Napoli, i Florentino Perez, czyli prezes Realu Madryt, po długich rozmowach doszli ostatecznie do porozumienia i 15 sierpnia Kolumbijczyk zostanie wypożyczony do Napoli. Trener Carlo Ancelotti miał bardzo naciskać na jego sprowadzenie. Uważa go za jednego z najlepszych piłkarzy, z jakimi miał okazję współpracować. Niestety przez wygórowane oczekiwania Realu Madryt rozmowy spowolniły i trwało to blisko 2 tygodnie. Królewscy nie chcieli zgodzić się na wypożyczenie i Napoli w tej sytuacji zaczęło rozglądać się za innymi piłkarzami, m.in. za Lozano z PSV Eindhoven. Co prawda Real wolałby sprzedać Jamesa, nie chcą go dawać na wypożyczenie na kolejny sezon, ale Napoli nie stać na jego zakup, więc pozostaje tylko ta pierwsza opcja. A czy wy chcielibyście zobaczyć go grającego razem z Piotrem Zielińskim oraz Arkadiuszem Milikiem? Dajcie znać w komentarzu. Teraz już oficjalnie. Harry Maguire został piłkarzem Manchester United. Co mnie zdziwiło, to że podpisał on kontrakt z Czerwonymi Diabłami na 6 lat z opcją przedłużenia o kolejny rok. Zawsze wydawało mi się, że umowa zawierana jest na 5 lat, ale najwidoczniej się myliłem. Czerwone Diabły zapłacą za niego 80-85 milionów euro. Nigdzie nie została podana oficjalna kwota, ale spekuluje się, że właśnie tyle zarobiło Leicester. Co więcej, taka kwota czyni go najdroższym obrońcą w historii futbolu, a na koszulce zagra z numerem 5. Jestem zachwycony, że podpisałem kontrakt z tym wielkim klubem. Mój pobyt w Leicester City bardzo mi się podobał i chciałbym podziękować wszystkim w tym zespole, kibicom za ich fantastyczne wsparcie w ostatnich 2 sezonach. Natomiast kiedy do twoich drzwi puka Manchester United, to jest to niesamowita szansa. Tak z kolei powiedział Ole Gunnar Solskjaer. Harry jest jednym z najlepszych obrońców we współczesnym futbolu. Jestem zachwycony, że podpisaliśmy z nim kontrakt. Wspaniale czyta grę i ma odpowiednią prezencję na boisku. Potrafi zachować spokój pod presją. Biorąc pod uwagę jego posturę i umiejętności odnalezienia się w obu szesnastkach, uważam, że wpasuje się w naszą grupę zarówno na boisku, jak i poza nim. Jak wczoraj informowałem, Czerwone Diabły zrezygnowały z opcji wymiany Romelu Lukaku za Paulo Dybalę. Powodem jest niechęć Argentyńczyka do gry w Anglii i ściąganie piłkarza na siłę po prostu mija się z celem. Do Manchester United już kilka lat temu trafił taki jeden Argentyńczyk, no i długo tam nie zabawił. Jednak media wcześniej mówiły także, że do transferu, a raczej do tej wymiany, może dołączyć nawet Mario Mandzukic, ale ostatnie informacje się nie zmieniły. Manchester United jest zainteresowany usługami Chorwata. Pewne jest, że Mario ma wielkie doświadczenie. Grał w Bayernie Monachium, Atletico Madryt czy Juventusie. W swoim CV ma też grę w reprezentacji narodowej. Brał udział na mundialu w 2014 oraz 2018 roku, ale także na Mistrzostwach Europy w 2012 i 2016 roku. A to sprawia, że byłby idealnym wzmocnieniem ekipy z Old Trafford.
historii tego klubu byli już zawodnicy bliżsi końca kariery, którzy tam robili wielkie liczby. A najlepszym tego przykładem jest Robin van Persie. Chorwat za to ma już 33 lata. Media twierdzą, że może on podpisać umowę obowiązującą na 2 lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok, a kosztować może maksymalnie 20 milionów euro. Więc jak za takiego piłkarza, mimo jego wieku, jest to prawdziwa okazja. Swoim doświadczeniem na pewno wsparłby młodych piłkarzy United, m.in. Marcusa Rashforda czy Masona Greenwooda. A czy wy chcielibyście zobaczyć go grającego w Premier League? W mojej opinii ma wszelkie predyspozycje, aby tam zagrać. A jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, aby go ocenić oraz zasubskrybować nasz kanał. Będzie mi mega miło. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.